No cześć, no ja już jestem, także tak. Za co się przebrałem? No, za Baltazara. Na ta kuźwa gąbkę, tak. No chłopie, przecież szef powiedział, że mamy robić jasełka, no to Baltazar, no to ja wiem, że w lipcu, ale tylko jedna impreza jest w tym roku, no. Dzisiaj robimy jasełka, aha, no jutro miało nic nie być, ale wymyśliłem, będziemy robili rekonstrukcję bitwy pod Grunwaldem, no jak to jak, no. W ośrodku obok są Niemcy. No, a gdzie przegramy, Ośrodek obok to sanatorium. No, a pojutrze, no niemiła sprawa, bo imieniny prezesa, tak, trzeba będzie składkę zrobić, to wiesz, ale dużo nie wyjdzie, bo on rower chciał, no jaki rower? Czekaj, Land Rover, o. No, czekam właśnie na recepcji, nikogo nie ma, no, także wiesz, a ty jedziesz, tak, no jak się ośrodek nazywa? Jak żona prezesa, no, nie Ruda Franca. Ewa, no to skręcasz, co masz po lewej stronie? No, jakiś stary niemiecki cmentarz? To nie jest cmentarz. To jest to sanatorium, co ci mówiłem. Faktycznie starzy, nie? No bawią się, Na Titaniku też się bawili. No ja cię widzę, no idziesz już, no. Cześć! No cześć. Słuchaj, sorry za spóźnienie, ale policja mnie zatrzymała. W tym stroju. Tak. Jeszcze dokumentów nie miałem. Godzinę mnie sprawdzali, bo powiedzieli, że kogoś im przypominam. Nagle jeden geniusz wychodzi, patrzy i mówi: wiem, Gienek Loska. Gienek Loska. No i dałem dwa autografy i jestem. Tak, a ja mam pytanie, kto ja jestem, za kogo ja się przebrałem, takie, no. To ty też nie poznajesz? No Jezus, no. No Jezus, no dzwoniłem do wszystkich z firmy i Jezus był wolny. Wiesz dlaczego? Bo to są jasełka. Jezus wtedy był taki. To mogę kucnąć. Przecież szef to zobaczy, to się wkurzy, nie wiem, ty, w szopie są zwierzęta, pójdź, załóż jakiś kożuch, będziesz grał. Kożuchowską. Gdzie kożuchowską? Patrz, tata łapią mnie w katalog, tata się wydzierają, tata... Chrystusie niebieski, Jezus mi się objawiał! Kradłem, kłamałem, jakżem eskorta na Allegro wystawił, to żem zaznaczył, że bezwypadkowy. Ale nie zabieraj mnie jeszcze! No i widzisz, on mnie poznał. Oczywiście, że poznałem. Można autograf. Dla babki. Jest pana największą fanką. Co tydzień na koncerty chodzi. Zawsze w pierwszym rzędzie siedzi. Panie, ale dobrze, że jesteście. Panie, bo u nas we wsi to jest taka bida, panie. Bida? Panie, taka jest bida, że w zimie to misi korki słoninę wieszają. Taką mamy bidę, panie. No... Strasznie biednie. Biednie jest pani. O panie, o tam nad jeziorem, nie? Tam nad... O, to jezioro tu macie. No mamy. Także jakby sobie Jezus chciał w spokoju pochodzić, to jest. Nie, proszę pana, pan nie rozumie, to jest nieporozumienie. A przepraszam bardzo, a pan tak to? A przepraszam, nie tak, ty starszy menadżer. Ja pierdzielę, to Jezus ma menadżera. No, tak więc jakby pan jeszcze chciał coś załatwić, to proszę rozmawiać z moim tym menadżerem. A ja idę sobie pochodzić po jeziorze. Kurczę, normalnie ja się tak cieszę. Ja się tak cieszę, panie, bo ja pierwszy raz mam takie objawienie. Znaczy się na trzeźwo. Panie, bo raz po wiśniówce, panie, to mi się ta grycanka objawiła. Panie, jako wielko baba. Jakbym miał taką babę w domu, to mógłbym spokojnie konia sprzedać. Raz po dwa. Proszę pana, a one są trzy. Ojej, to nawet i kombajn. Przydałaby się jakaś dieta takiej, no, przydałaby, nie? Przydałaby, że pani szwagier taką super działającą stosuje, panie. Dieta białkowa. O, a na czym to polega? A pije, dopóki mu białka na wierzch nie wyjdą.
No, a, przepraszam bardzo, bo ja to jak... A pan to kto jest w ogóle, bo... A pani Jędrula, pani zwykły cześć Ciućkowa, nie? A, Ciućkowa, ze wsi, no. Ze wsi, w ośrodku z paprasy, tak dorywczo, nie? No. Panie, ale u nas we wsi, panie, to boskie cuda gołym okiem widać. Tak? Tak, panie, ludzie z miasta mówią, że u nas psy dupami szczekają. Osobiście, że mnie widział, nie? Mój pies jest klasyczny, nie? Panie, tak z ciekawości, co Jezus Chrystus u nas w hotelu robi? No, proszę pana, to jest nieporozumienie. A proszę pana, wizytację mamy. A... Ja pierdzielę, to szef mówił, że będzie najwyższa izba kontroli. Dlaczego, proszę bardzo, dlaczego tutaj nie ma nikogo na recepcji? A to no? Dopiero o 12 będą. O 12, nie? No. Wieczorem mamy imprezę firmową. No, tak, coś o tym wiem. No jakieś pijaki z Warszawy się zjeżdżają. No. Proszę pana, nie pijaki, tylko farmaceuci, no. A to bardzo dobra nazwa. No. U nich już po 2 godzinach imprezy cała apteka w organizmie. Panie, ale co oni wyprawiają? No panie, co wyprawiają? Sodoma i Gomoria, no, panie, akurat, jest, panie, no. Panie, panie, panu, w ogóle zwierząt nie szanują. Jak nie szanują zwierząt? Panie, no. Osobiście, że słyszał, jak na śniadaniu jeden do drugiego powiedział, że w nocy jakiegoś bobra wytarmosił. Panie, osobiście. No... Panie, ja żem tego bobra chyba dzisiaj na tami widział. Jakiś taki dziwnie nastroszony był. Bitnie zwierzę, panie. Proszę pana, naprawdę ja bym nie przesadzał, no. A pani przesadził, to taki jeden z zeszłym roku. Tak? On taki nawet podobny do pana. No, taki z mordy niesympatyczny. A co takiego zrobił, bo może nie pamiętać? Panie, bo u nas na basen to no. Się wyłącznie w czepku wchodzi, no nie? I co? No, no. No i on właśnie tak wyłącznie w czepku wszedł. Panie. Ratownik się zdenerwował, podbił mu oko, tamten wpadł panikę, podbił sobie drugie, panie, krzyczał, że jest mistrz banda. Panie, 2 dni na paproce siedział, liście w pierdzielach. A jak mnie ręce po tym bolały. O, patrz. Panie, ale to jeszcze nic. No. Jak się do nas do hotelu, to mi z Polonie zjechały. A, to co się stało? Panie, jak one weszły do basenu. No. Panie, to 40 chłopa ze wsi na ogrodzeniu siedziało. Wow. Panie, a co ty tak myślę, że człowiek to jest się w stanie przyzwyczaić do wszystkiego? No. Nawet do ogrodzenia pod prądem. No. Wszystko jedzie. To ja widzę, że wy tu macie zacnych gości, no. Super, mamy, panie, Portugalczycy mieli przyjechać do nas trenować do Europy. Tak, no. Panie, osobiście, żem pole pod boisko oddał. Tak. Piękne, równiesieńkie, panie. To co im przeszkadzało? A żyto i buraki. Panie, szwagier się przygotował, całą piwnicę bimbr napędził. A to szkoda, się zmarnowało, no. Gdzie się zmarnowało? Gwardia Koszalin przyjechała. Panie! Panie, jeszcze brakło! Dobrze, że mieli sporo swojego, nie? No, a ja to widzę, że żeście jakiś remont robili, nie? A no, szef spa otworzył, no. No. A panie, ja to nie wiem, że tylko rozbył. Tak? Panie, na tą saunę żem poszedł, no panie. I co? I panie, i tak żem się spocił, że musiałem sweter ściągnąć. Kurna, panie, albo to jacuzzi. Co to za głupota, żeby za bąbelki płacić? No. Jak to sobie można wejść do wanny i samemu zrobić? Proszę pana, panie, naprawdę. Panie, ale najgorsze, panie, to jest to, panie, to dziadostwo solarium. A co jest złego w solarium? Panie, no? Wszedłem do środka, panie, zamknąłem się. No. Ciemno jak w trumnie. Mnie światło się zapole, nie? No. Pociskałem tych przycisków, panie. Światło się zapaliło. Muzyczka zaczęła grę. Mówię sympatycznie, nie? A tu jak lunie wodą, panie. Sweter mi się skurczył. I weź to, panie, teraz otwórz. Na szczęście zegar tylko na 45 minut ustawiłem. Kurna, panie. Poważnie, kurna. Ania, ale i tak na mnie na wsi przez 2 tygodnie wołali Burak Obama, nie? Ale gdzie ja do Obamy podobny? Jak Obama to ma białe dłonie i białe stopy, panie. A ja, panie, miałem białe, panie, od kolan do ziemi. Od gumiaku. No. No, proszę pana, no to, no to widzi pan, ja się w ogóle... Coś ty się ubrał! Szef! Szefie! Przecież w stajence były zwierzątka! Ale nie takie, idioto! No to jakie się takie? No co? Zwariowałeś? Krecik w stajence! No podkopał się! Podkopał.
A ty co? No, Baltazar, no, no. Baltazar, to bierz gąbkę i idźcie mi ciuchy z samochodu przynieść. Tak, tak, tak. Już was nie ma, już was nie ma, no. Ojo! A ty co się gapisz? Nie no, gadające zwierzęta. Szef Jezusa. Nie no, Jezusa to żem od razu poznał. Ale że sam Bóg do nas wstąpił. Co? Człowieku!